Cyfrowa demokracja. Coraz częściej robimy online zakupy, opłacamy rachunki, załatwiamy sprawy urzędowe, a nawet pracujemy. Cyfryzacja zmieniła świat wokół nas. Niestety, polska demokracja dalej funkcjonuje w analogowej rzeczywistości. Wszystkie mechanizmy demokracji i demokracji bezpośredniej oparte są o fizyczne zbieranie podpisów. To od lat generuje patologie, nie chroni odpowiednio danych osobowych, jest czasochłonne. Urzędnicy odrzucają podpisy obywateli z całkowicie absurdalnych powodów. Ten anachronizm sprawia, że skutecznie z narzędzi demokracji mogą korzystać głównie partie polityczne i zorganizowane grupy interesu. Tysiące podpisów trzeba zebrać fizycznie niemal w każdej sprawie, żeby zarejestrować listy do Sejmu i kandydata do Senatu, wystawić kandydata na prezydenta, zgłosić obywatelski projekt ustawy albo zorganizować referendum na szczeblu ogólnokrajowym albo lokalnym. Jak to zmienić? Obok fizycznych podpisów powinno być możliwe składanie ich przez Internet, przez państwowy system weryfikacji tożsamości, tak jak możliwe jest złożenie wniosków o świadczenie rodzinne albo rozliczenie podatku. Eksperci z organizacji pozarządowych i uniwersytetu przygotowali nawet gotowy projekt ustawy, który umożliwia to w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. My postulujemy rozszerzenie tego mechanizmu o referendum ogólnokrajowe i lokalne, zbiórki podpisów przed wyborami oraz pod lokalnymi uchwałami. W Krakowie, gdzie lokalnie wprowadzono taką możliwość inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców zaczęła osiągać wymierne sukcesy. Chcesz wiedzieć więcej o demokracji bezpośredniej? Śledź nasz kanał na YouTube i profile lub bezpośrednio.pl w innych mediach społecznościowych i dowiedz się kiedy w twojej okolicy odbędzie się nasze spotkanie.